Siemanko, gołąbeczki, niedziela, drugi dzień zimy. Najpierw wypuszczę pocztowe. Poganiam sobie. Jednak mam chwileczkę. Żona śpi. Temu coś dolega, Łatkowi. Oj. Już trzeci dzień z rzędu tak lata, klepie, niby tu grucha, niby lata dobrze, ale znaczy dobrze lata, no właśnie tak nie lata dobrze. A to jak zobaczą, że coś się przykręci, to zaraz sklepują. No dzisiaj nie ma wiatru, jest chyba minus 2 stopnie. No i będzie tak lata, takie coś, o Jezu, jak mnie to denerwuje. No jastrząb rano latał sobie, ale... Nie wiem, tu sierpówki ganią. Zaraz przyjdzie, to go zje. Nie mają chęci dzisiaj odejść, nie ma wiatru, może to też. Na spokojnie sobie latają. Jastrząb chyba się nażarł czegoś. No ten wpadł, jak wpadł, to chodzi w nich. Łatek, ale widać tutaj dołem taki, o. Co do pocztowych, ganiania do ściny pocztowe. Ja już kiedyś wam powiedziałem, bo to miałem taki komentarz właśnie, że nie dziwi się, że nie chcą mi ganiać do ściny, jak ja pocztowe ganiam. Wiesz, kolego, to tak się... Ja już to kiedyś mówiłem na filmie, że dopóki... Są młode, to uwierz mi, że i potrafią spędzić do ściny, łapać te młode pocztowe, ale jak już są w takiej fazie jak teraz, podstarzałe, to już nie ganiają do ściny. Także wtedy ja biorę sprawy w swoje ręce i ja mogę sobie poganiać się do ściny. Ale pod nie ciężko coś złapać. Nie utrzymują się gołębie w nich. Nawet jak są mocne, to jak one przyjdą do siadania i pół godziny się kręcą w dachu, to się nie złapie nic. No ale tak jak mówię, jak są młode, to ludzie łapią, nie narzekają wtedy, dopóki ty nie zaczniesz coś łapać. No, a taka jest prawda, że pocztowe idą tam, na Adamów, a te do ściny idą w tamtą stronę. Dlatego dobrze te poganiać, żeby je przynajmniej złapały, tu przytrzymały dłużej. Jak tamte wrócą, tak jak w tamtym, tak jak wczoraj. Jak tamte wrócą, to dopiero się złapią tu. Gdzieś. Dobra, siadajcie, to jeszcze tamte może zdążę sobie poganiać. Może Marcin spędzi? Wczoraj nie gwizdałem, bo Marcin, żeby nie widział, że ja tu mam ścinę zadałem, bo by było... Słabo łapać, a tam Bogdan mi napisał, że się boimy Marcina. No nie, nikt się nie boi Marcina. Tylko czasami trzeba zagrywać taktycznie, Bogdan. A Marcina chyba w ogóle nie było wczoraj. Bo nie ganiał ani razu. No dzisiaj się śniadanie jastrzębiowi udało. Już prawie się jadały. Jak przyszedł tu, ale taki szybki, kurczę, złapał go tu nad samym gołębnikiem. Poleciałem tam w tamtą stronę na podwórko, ale nie ma go. No za tym domem niby, że spadł, ale go nie znalazłem. Pióra się tylko posypały, ale był bardzo, bardzo szybki. I nie ma gołębi. Teraz jak przyjdą, to szybko usiądą. Nie będą się kręciły. Ale jak naprawdę nie dał mu szans. No patrz, i tego słabego nie wziął, bo wrócił. Walą z góry. Teraz szybko usiądą.
Dobra, przynajmniej wiemy, że jastrząb już najedzony. Nie zdążyłem nawet telefonu wyciągnąć, się kręciły tak jak teraz dachot. Wyskoczył nie wiadomo skąd. Zobaczcie, jak ładnie usiądę teraz. Chociaż tam wrona zakrakała, to tak to powinny siadać. Dobra, któregoś nie ma, ale nie wiem którego. Zawsze patrzę tylko po tych moich starych, ulubionych. Najważniejszego pojemniku jest ten, oczywiście. I 21. O tam. Może jakiegoś młodego, jakże młodego, to nawet nie będę wiedział. No ale takie jest życie. Na wsi ciągła walka życia ze śmiercią. Ceną wolności może być atak jastrzębia. No a jastrząb też chce jeść. Mam do wypuszczenia sztukę. Zaraz zobaczymy, czy lata. Poganiamy te. No dzisiaj nie ma wiatru. Zobaczymy, czy będą latały. Wczoraj fajnie poszły tam, bardzo daleko. A dzisiaj? Dzisiaj troszkę się boją odejść. Sztukę puściłem, jak poleciała dołem, to się nie pokazała nawet. A tu druga sztuka siedzi. Bardzo mocna. A może nie będę jej pokazywał nawet. Kręcą się. Marcin śpi pewnie. Czekajcie przy gwiżdżu. 9:15. Poszły. Dwa razy przygwizdałem. No właśnie. Gdzie Marcina pójdą? To się ładnie kręcą, bo jastrzębia już nie było tylko. Ładnie poszło. Jakie zbliżenie zrobię. Jasne. Już odskoczył. U Marcina mizernie jakoś. No, jak umie ładnie, to u Marcina słabo. Jasny, może się wrócić i spać do niego. Ładnie wyskoczy. Dobrze, dają, dobrze. Kruczysko. Marcina się też zapał już, kurwa. A jasny tam koło nich klepie, koło tego stada, ty. Pilnuje ich, żeby za daleko nie odeszły. Może? Różnie to może być. Może być ścina świąteczna. Nikt nie gania więcej? Może być ścina. Idą, Marcina, do moich. Tu są moje, tu Marcina. Różne się rozmazuje. Może być. Nie, Marcina zeszły w dół jakoś. A te idą na Bogdana w tą stronę.
No ale klimat, klimat, fajnie, fajnie. No, podobne kubki mamy w sumie. U mnie 118. Wszystko lata. On tu u Marcina ze 135. No i kariera klepiącego jasnego zaraz się zakończy. To nie zamierzają przyjść do siadania. Ja tu nie zamierzam móc coś szturchać. Taki gołąb. Sam chodzi, sam klepie. Nie jest mi potrzebny. No wpadł teraz. Idą moje, cicho. Wróciły na dach. O, jasny wpadł do Marcina, już nie odskakuje. Może, zobaczcie, cicho, cicho, cicho. Jej mało brakuje, ale idą do gołębi. Idą, idą. Zaraz coś jeszcze odskoczy. Już jasne, to mu się już spodobało, Marcina. Już tutaj chodzi. Bez żadnego problemu. To mnie najbardziej denerwuje. Sklepywały. No jest, słabo będzie. Jak mu się tam spodobało? Idą do domu. Fajna rześka pogoda. To i ptaszyska ładnie polatały. No ciekawe, idą, idą, idą tu do siadania. O, masz, byszwan się zerwał. Zobaczcie, taki mocny. Poszedł. Dobra, tam Marcina siadają, to tam poleci. Tam poszedł na darka. Ładny kolor był, ale trochę leniwy. Chociaż może. No, siadają, siadają. No zobaczcie, wyszłam, wpadł i chodzi, a nie mogłem go spędzić. To dopiero. Ambar, pierwszy raz miałem taką sytuację. Puścić świeżego, nie chce się zerwać. A lata. Dobra, moje pierwsze siadają. Zobaczymy, jaki jasny, mądry. Co do jasnych. Zobaczcie, jak Marcinowi siadają. Tyle czasu się kręcą w dachu. Ty, kolor chodzi. O, tu lata siada. Oj, 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 oj. No i jasne. Niewłasne. To wylot? Chyba wylot jakiś. O Jezu, to nie jest ta grochowata taka perłowa, co on już raz ją złapał, może to być ta. I? Nie ma. Może być ona.
Bardzo ładnie. O Jezu, co to mi się dzieje z tą kamerą? Czekajcie. Bardzo ładnie polatały. Tak mi się podoba, tak ma być. Ja chyba jasnego. A to ten jasny jest przecież. To jednak była perówka, którą raz już Marcin złapał. Tego koka, ty. Drugi raz się dało szukać dziadostwa. O masz, ty nie wyleciałeś? Dziwny ten kolor ma zachowanie. Ładny ma taki kolorek. Czerwoniutki. O, zobaczcie. Krwisty. Ale... Kurde, dziwnie się zachowuje. Jak wpadł w głębie, to chodzi normalnie. Czyli potrafi latać. Idę zobaczyć, czy to ta perówka zginęła. Taki to dzień świąteczny. Chwila, moment, dwóch sztuk nie ma. Jednego pocztowego. I jednego. Nie potrafi wejść. To nie była perówka. To był chyba jasny, grochowaty, sercowy wyloczek. Ta, bo perówka jest tu. No mówię, drugi raz by się chyba świniaku nie dała oszukać. Na pewno to było grochowate, no to musiał być on. Bo go nie ma. On by tak chodził. Samotnie. Zaraz się dowiemy, zaraz Marcin wyśle coś. No ale... Klawo, bardzo się cieszę. Mają moc, mają power, fajnie latają. Oby tak to się wszystko jak najdłużej toczyło. Także w zimę też mogą gołębie latać. Zaraz napiszę do Marcina, co złapał. Na pewno jasnego, grochowatego. Pan spędził teraz. O, proszę bardzo. Nie chce mi się, już zmarzłem i zaraz muszę jechać. Raz więcej, raz mniej. Dzisiaj więcej spędził. Aha. I te, co spadły, powinien wynieść. A te ganiać. Pokazał się obcy. Ten, co puściłem rano. Na obcego. Gdzie on jest? Oj, tam do Bogdana już chyba spadł. Albo do... Tak, tam lata. No i Bogdan dostał prezent na święta. Tak. Przesiedział gdzieś na drzewie i się poderwa teraz. Chyba nie jestem aż takim złym sąsiadem. Prezenty rozdane. Marcin jaśniaka grochowatego, bo mi odpisał, wyloczaka dostał w prezencie na święta. Jastrząb do sobiego pocztowego sobie zjeść siadanko. No i teraz Bogdan też dostał sztukę. No i wszyscy ganiali. Ci, co ganiali, to dostali. No i dobra. No i jeszcze mi padł mi ten żółty tutaj, nie wiem, jak go wczoraj, przedwczoraj go po prostu tutaj chyba zestresowałem, bo one nie są brane do ręki, zdrowy, ale po prostu zobaczyłem ten fartuszek, mówię mu wyrwę i tam dużo tych piórek mu nawyrywałem i chyba gołąb się po prostu zestresował, niestety. Berlinek. U nas na wsi jest taka tradycja, że rano kto pierwszy chłop jaki wejdzie do domu, ten dostaje jakiś tam trunek, albo lówkę, albo coś tam. No ja na przykład nie mogłem lówki, bo zaraz jadę, ale dostałem takie coś.
puszeczce. I jeszcze coś dobrego dostałem. Proszę bardzo, o, tyk, śliwka. Dobra, panowie, będę kończył. Życzenia już wam złożyłem, także nie będę przesadzał z życzeniami. Mówię, poczekam, może jeszcze Adam spędzi, ale już jest 10:20, nie gania. A ja tutaj latam już od rana, zmarzłem jak wsi ogon. No i tyle, prezenty rozdane. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.